Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na surówkę z kapusty białej. Serdecznie zapraszam. W tym celu będziemy potrzebowali 1 kg kapusty białej, 2 marchewek, 3 łyżek cukru trzcinowego, 2 łyżek oleju rzepakowego, 4 łyżek soku z cytryny, pieprz cytrynowy oraz sól. Kapustę myjemy i szczotkujemy na grubość taką, jaką lubimy. Następnie ścieramy marchewkę również na grubość taką, jaką lubimy. Poszatkowaną kapustę oraz tartą marchewkę przekładamy do naczynia. Do surówki dodajemy 1 łyżeczkę soli i całość mieszamy. Po wymieszaniu surówkę zostawiamy na około 20 minut. W tym czasie kapusta puści sok, który będziemy musieli później odlać. Po odlaniu soku do surówki dodajemy cukier trzcinowy, pieprz cytrynowy, sok z cytryny oraz olej rzepakowy. Następnie całość mieszamy. Po wymieszaniu surówkę zostawiamy na 30 minut, po czym będzie gotowa do jedzenia. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie ciasto bananowe. Zapraszam serdecznie.